Kontynuujemy serię, w której odpowiadamy na Boże zaproszenie zawarte w 18 wersecie 1 rozdziału Księgi Izajasza. Jest ono dość dosadne, dlatego cytujemy je na każdym spotkaniu. Chodźcie, rozpatrzmy to razem. Przekaz tego fragmentu stanowi jeden z motywów Pisma Świętego. Bóg zachęca nas do zadawania pytań i nie ma nic przeciwko trudnym pytaniom. Dzisiaj porozmawiamy o 5 dobrych powodach, aby nie być religijnym. Rozumiem wasze obawy co do tego, jak może to zabrzmieć, zwłaszcza, że jestem pastorem i poruszam takie tematy w kościele. Wiem, że ten tytuł brzmi dziwnie. Mówicie, że nie? To bardzo się cieszę. Dziś postaram się was do tego przekonać, przedstawiając biblijny obraz porównujący religię z relacją z Bogiem. Bo właśnie o to w tym wszystkim chodzi. 5 dobrych powodów, aby nie być religijnym. Zacznijmy od uświadomienia sobie pewnej rzeczy. Jesteśmy w Australii. Slajdy, z których teraz będę czytał, pochodzą z sondażu przeprowadzonego w 2014 roku przez amerykańską czy też międzynarodową grupę o nazwie Pew Research Institute. Badają oni kwestie duchowości i religijności w społeczeństwie. Regularnie publikują sondaże i wyniki badań. W 2014 roku opublikowali badanie dotyczące Ameryki, która bezdyskusyjnie jest najbardziej religijnym narodem wśród krajów wysoko rozwiniętych. Pod względem podstawowej religijności, zwłaszcza gdy chodzi o chrześcijaństwo, Ameryka znacznie wyprzedza inne narody. Przewyższa Europę, a nawet kraje takie jak Australia. To, co teraz przeczytam, dotyczy Ameryki, ale te zasady mają zastosowanie także w Australii, Nowej Zelandii i Europie. Zwróćcie uwagę na to, co jest tu napisane. Amerykanie stają się mniej religijni, jeśli weźmie się pod uwagę wskaźniki takie jak uczęszczanie do kościoła, modlitwa i wiara w Boga. Według sondażu opublikowanego we wtorek, trend ten jest najbardziej zauważalny wśród młodzieży. Wygląda na to, że świat zmierza w tym kierunku. Procent Amerykanów praktykujących codzienną modlitwę, regularnie uczestniczących w nabożeństwach i uznających religię za istotny element życia, uległ nieznacznemu, ale statystycznie istotnemu spadkowi. Tendencja ta jest najbardziej widoczna wśród młodzieży. Tylko połowa osób urodzonych między rokiem 1990 a rokiem 1996 jest całkowicie pewna swojej wiary w Boga w porównaniu do 71% tak zwanego cichego pokolenia, czyli osób urodzonych między rokiem 1928 a rokiem 1945. Te informacje świadczą o stałym spadku religijności i praktyk religijnych na całym świecie. Ameryka słynie z głęboko zakorzenionej religijności, więc jeśli zachodzą tam takie zmiany, można przypuszczać, że podobne tendencje występują także w innych miejscach. Od 5 lat mieszkam w Australii i zauważam, że Australijczycy też są mniej religijni. W porównaniu z przeciętnymi Amerykanami są również mniej zaznajomieni z treściami biblijnymi. Nie jest to ogromna różnica, ale da się ją wyczuć. Na zakończenie zobaczycie, do czego zmierzam. Chciałbym teraz rozwinąć nasz dzisiejszy temat, by puenta była klarowna. Podam wam 5 dobrych powodów, by nie być religijnym. Pierwszym z nich jest to, że religia zazwyczaj przedstawia błędny obraz Boga. Innymi słowy, religia często nie przedstawia Boga we właściwy sposób. Co przez to rozumiemy? Kto wie, kim jest osoba na zdjęciu? To Brad Pitt. Kobiety go znają, a faceci udają, że pierwszy raz go widzą. Opowiem wam zabawną historię. Mój o 3 lata młodszy brat jest ode mnie wyższy, atrakcyjniejszy, przystojniejszy, bardziej zabawny i bardziej umięśniony. Gorzej być nie może. Co więcej, trochę przypomina Brada Pitta.
Wszystkie dziewczyny, z którymi się spotykałem, będąc w liceum, a były tylko dwie, w kółko mówiły mi, że mój brat jest przystojny i wygląda jak Brad Pitt. Z tego powodu odczuwam do tego ostatniego pewną niechęć, ale posłużę się dziś jego przykładem. Myślę, że to pobudzi was do myślenia i będzie stanowiło wartościową lekcję. Być może zgodzicie się lub ktoś z waszych znajomych zgodzi się z tym hollywoodzkim aktorem. Wychował się w konserwatywnym środowisku chrześcijańskim. W swojej autobiografii Brad Pitt wspomina o tym tradycyjnym i religijnym wychowaniu. W dzieciństwie wmawiano mi, że wszystko dzieje się zgodnie z wolą Bożą. Gdy coś nie wychodziło, tłumaczono to jako część Bożego planu. Nie jestem w stanie zrozumieć Boga, który mówi: musisz mnie przyjąć, musisz przyznać, że jestem najlepszy. Dopiero wtedy otrzymasz wieczne szczęście. Jeśli tego nie uczynisz, to go nie dostaniesz. Wydaje się, że to kwestia ego. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie Boga, który działa kierując się ego. Dla mnie kluczowe jest zagadnienie sprawiedliwości. Gdybym dorastał w innej religii, czy nadal miałbym taką samą szansę na dostanie się do nieba jak chrześcijanin? Łatwo jest zgodzić się z krytyczną oceną tego, że wszystko, co się dzieje, dobre czy złe, jest częścią Bożego planu. To trochę jak kalwinizm albo prezbiterianizm. Nie jestem pewien, w którym nurcie chrześcijaństwa dorastał Brad Pitt, ale brzmi to jak determinizm. Jeśli nie urodziłeś się we właściwej religii, we właściwym kraju, to masz pecha. Nie dostaniesz takiej samej szansy jak osoba należąca do wybranego ludu Bożego. To, co mówi Brad Pitt, w dużej mierze odzwierciedla sposób, w jaki wielu ludzi postrzega religię, a co za tym idzie Boga. Podzielam ich przekonania na temat religii, jednak oni uważają, że ma ona bezpośredni związek z Bogiem i o nim opowiada. Brad Pitt płynnie przechodzi od wyrażania swoich zastrzeżeń i krytyki wobec religii do wyrażania ich wobec Boga. Jego postrzeganie nie jest jednak prawdziwym biblijnym obrazem Boga. Przyjrzyjmy się temu dokładniej. Gdybyśmy mieli okazję spotkać się z Bradem Pittem lub innymi osobami, które podzielają ten sposób myślenia, moglibyśmy im powiedzieć: możesz odrzucić Boga, bo masz do tego prawo, ale pamiętaj, że Bóg, którego odrzucasz, to nie Neptun, Zeus, czy Bóg, którego opisuje Brad Pitt. Bóg, którego odrzucasz, został opisany w Piśmie Świętym w następujący sposób. Pierwszy list Jana, rozdział 4, werset 8, cytowaliśmy już kilka razy podczas naszych spotkań. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Jeśli chcecie odrzucić Boga, to upewnijcie się, że faktycznie odrzucacie Jego, a nie fałszywe wyobrażenie o Nim. Jeśli już, to można odrzucić Jego rzeczywisty charakter, a nie zniekształcony obraz, który przedstawiają Jego adwersarze na całym świecie. Najlepiej byłoby, gdybyśmy wcale nie odrzucali Boga. Wyjaśnię wam, dlaczego podzielam niechęć Brada Pitta do religii. Podzielam ją jedynie w odniesieniu do Boga, którego on opisuje. Bóg, którego znajdujemy w Piśmie Świętym, został opisany na wiele wspaniałych sposobów. Przyjrzyjmy się teraz niektórym z tych opisów. Bóg jest w swej istocie Bogiem miłości. Przypatrzmy się temu bardziej szczegółowo. W 22 rozdziale Ewangelii Mateusza, w wersetach od 35 do 40, stawiane są wobec Jezusa zarzuty. Jezusa trudno było jednoznacznie sklasyfikować czy zaszufladkować. Nie zachowywał się tak jak Saduceusze, będący częścią religijnej arystokracji tamtych czasów, ani jak faryzeusze, będący swego rodzaju religijnymi tradycjonalistami. Nikt nie był pewien, gdzie umieścić Jezusa. Ewangelie w dużej mierze opisują odpowiedzi Jezusa na pytania ludzi, którzy nie wiedzieli, jak go potraktować. Nie mówił i nie zachowywał się tak jak inni. Nie było łatwo zaklasyfikować go pod względem religijnym. Pewna uduchowiona osoba przyszła do Jezusa i zadała mu bardzo ważne pytanie dotyczące judaizmu.
Jeden z nich, znawca prawa, wystawił Jezusa na próbę. Nauczycielu, zapytał, które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze? Które z przykazań w Pismach Mojżesza jest najważniejsze? W tamtych czasach to pytanie wywołało gorącą debatę, ponieważ w judaizmie pierwszego wieku była to trudna kwestia. Odpowiedź Jezusa zaważyłaby pewnie na tym, jak zostanie oceniony. Które przykazanie w Torze jest najważniejsze? Ze wszystkich 613 przykazań, które napisał Mojżesz, które z nich jest najważniejsze? A on mu odpowiedział, masz kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś podobne temu brzmi, masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Przykazanie o miłości, czyli nakazanie miłości, jest dosyć nietypowe. Przykazania te zostały napisane w trybie rozkazującym, więc są nakazami. Nakazywanie komuś miłości może wydawać się nam trochę dziwne. Przed dzisiejszym spotkaniem rozmawialiśmy o mojej 20. rocznicy ślubu, którą obchodziłem z żoną w ostatnim czasie. Jestem w pewnym sensie zobowiązany do kochania jej. Traktowanie miłości jako obowiązku jest dziwne, ponieważ wiąże się z tym dużo przyjemności, rozkoszy i radości. Gdy jeden z duchownych zapytał Jezusa o najważniejsze przykazanie, to Jezus natychmiast odpowiedział, że dla Boga jest nim miłowanie Go całym sercem, umysłem i duszą, a drugie jest do Niego podobne. Jest nim miłowanie bliźniego jak siebie samego. Traktowanie miłości jak nakazu jest dziwne. Mamy więc oczywisty wniosek. Jeśli Bóg nie jest dobry i kochający, to nie da się Go kochać. Jeśli Bóg w swojej istocie nie jest dobry ani kochający, to przykazanie, by Go miłować, jest pozbawione sensu. Nie da się kochać Boga, którego opisał Brad Pitt. W dzieciństwie niektórzy przedstawiali wam nieprawdziwy obraz Boga, twierdząc, że jest tym właściwym. Ci ludzie mieli dobre intencje, czytali Biblię i chodzili do kościoła, ale spowodowało to wiele szkód duchowych, a także psychologicznych i emocjonalnych. Różne osoby próbowały was przekonać do zachowywania się w pewien sposób, poprzez manipulację i zastraszanie. W wyniku tego wielu ludzi potrzebuje przerwy od religii. Potrzebują przerwy od kościoła, od religii i od toksycznej społeczności. Po prostu potrzebują przerwy rocznej, dwuletniej, pięcioletniej, może dziesięcioletniej, w zależności od poziomu toksyczności, jakiej doświadczyli w danym kościele lub systemie religijnym. Często zdarza się, że osoby, które miały takie doświadczenia, przychodzą na tego typu wykłady lub wracają do Pisma Świętego i mówią, rety, nie miałem o tym pojęcia. Zostali wychowani w określonym światopoglądzie i żyją w przekonaniu, że Bóg jest inny niż w rzeczywistości. Ludzie pytają mnie, skąd mam pewność, że Bóg taki jest, jakim Go opisuję? Skąd wiem, że Bóg jest taki dobry? Dorastając, uczęszczali na nabożeństwa, słuchali kazań w kościele, a nawet czytali Biblię. To, co mówię i to, co czytają w Piśmie Świętym, różni się zupełnie od tego, co wcześniej słyszeli. Muszą w pewien sposób przeprogramować swój mózg, by poznać prawdziwy obraz Boga. O tym właśnie chcę dzisiaj mówić. Jak możemy myśleć o Bogu we właściwy sposób? Dzisiaj rano postanowiłem, że przedstawię ten temat w nieco inny sposób. Temat dzisiejszego wykładu to 5 dobrych powodów, aby nie być religijnym. Ale pojawiają się też pewne dygresje. Nie będą one jedynie pomocnicze, ale absolutnie kluczowe. Razem przyjrzymy się temu zagadnieniu. Dotyczy ono wrażenia, które występuje zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Bóg mówi, miłosierdzia chcę, nie ofiary. Czego Bóg pragnie? Miłosierdzia, a nie ofiary. Co to znaczy? Mercy and not
Przede wszystkim spójrzmy na źródło tego fragmentu, na szósty rozdział i szósty werset księgi Ozeasza. Gdyż miłosierdzia chcę nie ofiary, waszego poznania Boga bardziej niż całopaleń. Celowo wyróżniłem kursywą fragment wersetu, by zwrócić na niego waszą uwagę. Miłosierdzia chcę. Bóg od początku mówi, że chce, abyśmy pragnęli miłosierdzia. Nie jest zainteresowany ofiarą. Za chwilę rozwiniemy ten temat. Bóg mówi, że jeśli mamy wybierać między postępowaniem w sposób miłosierny, a składaniem jakiejś niesamowitej ofiary, która według nas może mu zaimponować czy go zadowolić, to lepiej, żebyśmy postępowali miłosiernie. Dalej czytamy te fascynujące słowa. Waszego poznania Boga. Poznania jedynego prawdziwego Boga. Poznania Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. To jest to, czego Bóg pragnie. A zatem poznanie Boga, a nie ofiary całopalne. Aby zrozumieć ten werset, a wrócimy do niego za chwilę, muszę zrobić kolejną dygresję. W Starym Testamencie przeważa poezja, poezja hebrajska, często wykorzystująca rekapitulację. Rekapitulacja to wymyślne słowo, które oznacza powtórzenie. Powiedzenie czegoś, a następnie powtórzenie tego w nieco inny sposób, aby przekazać ten sam sens. W poezji hebrajskiej rekapitulacja odgrywa kluczową rolę. W odróżnieniu od poezji europejskiej, która w dużej mierze opiera się na rymach i metrum. Tak jest w większości przypadków. Choć nie zawsze. Przykład. Na górze róże, na dole fiołki. Jak cię widzę, to robię fikołki. Od razu dostrzegamy rytm i metrum, dzięki którym wiemy, że to wiersz. Widać to również w sposobie zapisu poezji. Każda kultura ma swój rodzaj artystycznego lub poetyckiego wyrazu. Hebrajska poezja nie opierała się na rymach i metrum, ale przede wszystkim na rekapitulacji. Polegała na wyrażaniu pewnej myśli i powtórzeniu jej w nieco inny sposób. To pozwalało na użycie bogatszego języka, większej różnorodności i niuansów, które dawały możliwość lepszego wyrażania danej idei. Podam kilka przykładów. Psalm 119, werset 105. Jest to prosty fragment, który prawdopodobnie wielu z was już słyszało. Brzmi on tak. Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłością dla moich ścieżek. Na ekranie pokazałem wam strukturę tego wersetu. Ma on strukturę A, B. Część A to twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, a część B to światłem dla moich ścieżek. Pochodnia dla nóg, światło dla ścieżek. To rekapitulacja, powiedzenie czegoś i powtórzenie tego w nieco inny sposób. Podam wam inny przykład. Jest to bardzo znany fragment Starego Testamentu. Księga Izajasza, rozdział 9, werset 6. To proroctwo mesjańskie, czyli zapowiadające przyjście Mesjasza. Oto narodziło się dziecko, syn został nam dany. Rekapitulacja, powtórzenie. W tym samym rozdziale Księgi Izajasza, w wersecie 2 czytamy: lud chodzący w ciemności ujrzał wielkie światło. Zabłysło ono nad mieszkańcami ziemi spowitej przez mrok. Widzicie, na czym to polega? Wróćmy do fragmentu, który przeczytaliśmy wcześniej. Gdyż miłosierdzia chcę nie ofiary, waszego poznania Boga bardziej niż całopaleń. Dostrzegacie A i B. Może to nie być od razu oczywiste, ale gdy zestawimy ze sobą te dwie części i przyjrzymy się rekapitulacji, to zobaczymy coś niesamowitego. Gdyż A, miłosierdzia chcę, nie ofiary. Powtórzmy to. Waszego poznania Boga bardziej niż całopaleń. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że Bóg pragnie miłosierdzia tak samo mocno, jak pragnie, żebyśmy Go poznali. Bóg pragnie miłosierdzia tak samo mocno, jak pragnie, abyśmy poznali Jego prawdziwą naturę. Nie takiego Boga opisał Brad Pitt. Przejdźmy więc do sedna i spójrzmy na kilka fragmentów Nowego Testamentu, w których cytowany jest ten werset. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Chęć okazywania miłosierdzia oraz świadomość, że Bóg tego pragnie, prowadzą do zrozumienia, kim On naprawdę jest.
Zrozumienie Boga przekłada się na prowadzenie życia pełnego miłosierdzia. Kazanie na górze, jedno z najsłynniejszych kazań i prawdopodobnie najlepsze kazanie, jakie kiedykolwiek wygłoszono, zostało zapisane w 5, 6 i 7 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jezus powiedział: szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Ludzie, którzy są miłosierni i rozumieją, kim i jaki jest Bóg, mają wgląd w Jego rzeczywisty charakter. Nie widzą Jego karykatury, czyli zafałszowanego obrazu, widzą prawdziwy charakter Boga. Podam kilka przykładów. Księga Izajasza, rozdział 11, werset 9. Nie będą już krzywdzić ani sobie szkodzić na całej mej świętej górze. Celowo wyróżniłem kursywą słowo gdyż, żebyście mogli zobaczyć, co z tego wynika. Nie będą już krzywdzić ani sobie szkodzić na całej mej świętej górze. Mowa tu o nowym niebie i nowej ziemi, o przyszłości. Nie będzie chorób, bólu, cierpienia ani śmierci. Dlaczego? Ponieważ nie będą mogły tam być. Napisane jest, gdyż ziemia będzie pełna poznania Pana, jak wód, które okrywają morze. Zachowanie ludzi będzie cechować się miłością, życzliwością i miłosierdziem. Dlaczego? Ponieważ każdy będzie wiedział, kim jest Bóg. Prawdziwa wiedza o prawdziwym Bogu będzie tak wszechobecna i tak dostępna, jak wody wypełniające morze. Gdy poznajemy Boga i w konsekwencji zdajemy sobie sprawę z tego, kim jesteśmy oraz kim są inni wokół nas, nasze postępowanie jest pełne miłosierdzia. Nie będą już krzywdzić ani sobie szkodzić na całej mej świętej górze. Dlaczego? Ponieważ wszyscy będą wiedzieć, kim jestem. Mając to na uwadze, przejdźmy do Nowego Testamentu. Ewangelia Mateusza, rozdział 9, wersety od 9 do 13. Potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i Jego uczniów przyłączyło się wielu celników i grzeszników. Widząc to, faryzeusze zaczęli pytać uczniów, dlaczego? Oni tego nie rozumieli. Nie mieli pojęcia, dlaczego nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami. W judaizmie pierwszego wieku, zwłaszcza wśród adwersarzy Jezusa, podejmowano próby odseparowania się od tych, których uważano za gorszych od siebie. Od Samarytan, pogan, trędowatych, osób nieczystych, Rzymian, celników. Przeciwnicy Jezusa często doświadczali silnego poczucia winy związanego z unikaniem wszelkiego skażenia. W Nowym Testamencie znajdujemy werset, w którym religijni ludzie skarżyli się Jezusowi, mówiąc: dlaczego nie myjesz rąk przed jedzeniem? Dlaczego twoi uczniowie tego nie robią? Można by uznać, że chodziło o kwestię czystości, ale wiedza o zarazkach i o ich przenoszeniu stała się powszechna dopiero 1500 czy 1600 lat później. Celem nie było pozbycie się zarazków. Nie mieli jeszcze pojęcia, czym są bakterie. Chodziło o oczyszczenie się ze skażenia wynikającego z zadawania się z nimi, czyli osobami, które uważali za gorsze od siebie. Przywódcy religijni w czasach Jezusa nie bardzo wiedzieli, jak go sklasyfikować. Zachowywał się jak człowiek Boży i rabin, ale swobodnie spędzał czas z grzesznikami i celnikami. Zadawali mu to pytanie, bo naprawdę nie znali na nie odpowiedzi. To był święty religijny człowiek. Pewnie pamiętacie opowieść z Pisma Świętego, gdy Jezus był u kogoś na kolacji, a jego nogi myła pewna kobieta. Kobieta o złej reputacji myła Jezusowi stopy i namaszczała go na pogrzeb. Nikt w tym pomieszczeniu oprócz Jezusa i tej kobiety nie wiedział, co się dzieje. Osoby obecne tam musiały myśleć, gdyby naprawdę był święty i gdyby naprawdę był prorokiem, który żyje w zgodzie z Bogiem, nie pozwoliłby, aby taka kobieta go dotknęła. Wiedziałby, kim ona jest. Jezus doskonale znał jej charakter i mimo to przebywał z osobami uznawanymi za gorsze.
Zadali pytanie, na które nie znali odpowiedzi. Dlaczego wasz nauczyciel jada z celnikami i grzesznikami? To był jeden z głównych zarzutów wysuwanych przeciwko Jezusowi przez jego przeciwników. Gdy Jezus usłyszał to pytanie, upomniał ich w sposób delikatny, łagodny, ale stanowczy. Sposób, w jaki to zrobił, jest fascynujący w świetle dzisiejszego tematu. Jedną z kluczowych idei poznania Boga i prawdy jest zrozumienie koncepcji. Pragnę miłosierdzia, a nie ofiary. Zauważcie, co mówi Jezus. Jezus usłyszał to pytanie. Chorzy, a nie zdrowi, powiedział, potrzebują lekarza. Idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Taka była odpowiedź Jezusa. Zestawmy ze sobą te fragmenty. Pytanie brzmiało, dlaczego On zadaje się z celnikami i grzesznikami? Odpowiedź Jezusa brzmiała, musicie zrozumieć, o co chodzi w szóstym wersecie szóstego rozdziału Księgi Ozeasza. Pojmijcie, co to znaczy, że pragnę miłosierdzia, a nie ofiary. Pozwólcie, że objaśnię to, korzystając z omówionego paralelizmu. Musimy dowiedzieć się, kim naprawdę jest Bóg. Bóg nie boi się towarzystwa tych, którzy są uważani za podrzędnych czy gorszych ludzi. Czuje się z nimi komfortowo, a wręcz pragnie z nimi spędzać czas i za nimi tęskni. Sam Jezus mówi, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. W Ewangelii Mateusza znajduje się pewien opis. W szabat Jezus przechodził przez pola razem z niektórymi ze swoich uczniów. Ci zaczęli zrywać kłosy pszenicy. Łuskali je i jedli te małe ziarna. Mój dziadek w stanie Nebraska uprawiał pszenicę w gospodarstwie o areale 400 hektarów. Odwiedzaliśmy go, gdy pszenica była dojrzała i gotowa do zbioru. Robiliśmy to samo. Łuskaliśmy te duże kłosy pszenicy. W tamtych czasach nie było sklepów spożywczych, a uczniowie byli głodni. Wysunięto przeciw nim zarzuty. Szpiedzy wysłani przez przywódców religijnych powiedzieli, twoi uczniowie łamią prawo szabatu, zbierają plony i młócą ziarno. Jezus, aby dać im do zrozumienia, że się mylą, przytoczył dwie historie ze Starego Testamentu. Puenta tego, co powiedział ludziom oskarżającym jego uczniów o łamanie szabatu, brzmiała następująco. Gdybyście rozumieli, co znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Nie wiecie, kim jest Bóg i nie rozumiecie istoty swojej świętej księgi. Wszystko sprowadza się do tej idei. Chcę miłosierdzia, a nie ofiary. W szóstym wersecie szóstego rozdziału Księgi Ozeasza oraz Księgi Micheasza znajduje się podobny przekaz. Lubię, gdy takie drobne powiązania ułatwiają nam zapamiętywanie tekstów. Szósty werset szóstego rozdziału Księgi Micheasza. Z czym mam się zbliżyć do Pana? Z czym się pokłonić przed Najwyższym Bogiem? Czy mam przyjść i złożyć całopalne ofiary? Wziąć na spotkanie jednoroczne cielęta? Czy Panu podobają się tysiące baranów, miriady strumieni oliwy? Jest w tym pewna logika. Jeśli służysz Bogu, który jest wymagającym Bogiem, oczekującym ofiar lub czynności potwierdzających oddanie, to nasuwa się logiczny wniosek. Im większa ofiara i im bardziej bolesne jest jej złożenie, tym bardziej Bóg jest zadowolony. W rezultacie mówiono, nie przyniosę tylko jednego, przyniosę jak najwięcej. A co jeśli ofiaruje 10 tysięcy strumieni oliwy i 1000 baranów? Ozeasz wysunął logiczny wniosek, który pojawia się też w każdej pogańskiej religii. Im większa ofiara, tym bardziej Bóg będzie zadowolony. Ozeasz przeszedł od zwierząt i rolnictwa do własnej rodziny. Czy za me przestępstwo mam mu dać pierworodnego? Owoc mego łona za grzech mojej duszy? Jest w tym pewna logika.
Jeśli Bóg w miarę zadowala się małą ofiarą, ale bardziej zadowala się większą, to po prostu przyniosę największą ofiarę z możliwych, żeby Bóg był całkowicie zadowolony. Zobaczmy, co mówi Pismo Święte. Podczas tej serii omówiliśmy już 22 rozdział Księgi Rodzaju. Bóg poprosił Abrahama o to, żeby wziął swojego jedynego syna Izaaka i złożył go w ofierze. W chwili, gdy Abraham był gotów poświęcić życie swojego syna, Bóg powiedział, żeby tego nie robił, ponieważ dobra nowina nie polega na złożeniu najwyższej ofiary, ale na zaakceptowaniu tego, że Bóg sam złożył najwyższą ofiarę. To piękna historia, w stylu przewrotu kopernikańskiego. Wszystkie pogańskie religie w pewnym sensie wiążą się z ideą składania ofiar, a im większa ofiara, tym lepsza. Bóg powiedział: zatrzymaj się, Abrahamie. Próbuję się czegoś nauczyć. Nie chodzi tu o złożenie największej ofiary. Chodzi o to, byś uwierzył, że to ja złożyłem najwyższą ofiarę. Abraham odwrócił się i dostrzegł barana uwięzionego w zaroślach. Moglibyśmy szczegółowo omówić 22 rozdział Księgi Rodzaju. W pewnym sensie już to zrobiliśmy i dostrzegliśmy, że w zasadzie mamy tu do czynienia z prostą ideą. Mówiliśmy o tym podczas spotkania pod tytułem 5 dobrych powodów, by wierzyć, że Bóg jest dobry. Czy Ewangelia, dobra nowina o śmierci Jezusa, jest transakcją dwu- czy trójstronną? Odpowiedź brzmi: jest to transakcja dwustronna. Bóg oddaje swoje życie za grzeszników. Jezus jest Bogiem w ludzkim ciele. Czy ktoś może powiedzieć amen? To nie jest tak, że Bóg mówi: pokażę ci, jak bardzo cię kocham, po czym ofiaruje kogoś innego. Bóg mówi: pokażę ci, jak bardzo cię kocham, oddam siebie w ofierze. Nikt nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. We fragmencie Księgi Michała ukazana jest pewna logika. Jeśli Bóg pragnie ofiar, to złożę większe ofiary. Złożę największą ofiarę, ofiarując własne dziecko. Jednakże Bóg jasno zaznacza, że taki pomysł jest dla niego obrzydliwy i odrażający. Piąty werset 19 rozdziału Księgi Jeremiasza mówi: zbudowali, mowa tu o Kananejczykach, na obszarze zajmowanym przez Izraelitów, na nim ołtarze poświęcone Baalowi, jednemu z ich bogów, aby spalać na nich swoich synów jako ofiarę całopalną dla Baala. A przecież czegoś takiego im nie nakazałem, nie polecałem im tego, nie przyszło mi to nawet na myśl. Bóg mówi, że ten pomysł jest dla niego tak obrzydliwy, tak odrażający, że nigdy nawet nie przyszło mu to przez myśl, by wymagać od kogoś ofiarowania własnego dziecka. Czego więc Bóg pragnie? Nie musimy się długo zastanawiać, gdyż w tym samym fragmencie, w którym Ozeasz wspomina o 1000 baranów i 10 000 strumieni oliwy, również jasno mówi, czego Bóg pragnie. Oznajmiono ci, człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od ciebie. Tego, byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z twoim Bogiem. Odstaw swoje ofiary i naucz się znaczenia tych słów. Chcę miłosierdzia, a nie ofiary. To kwestia, którą bardzo trudno zrozumieć. Zacząłem naśladować Jezusa i uznawać Pismo Święte, gdy byłem gorliwym zwolennikiem wegetarianizmu. Jako nastolatek zdecydowałem się zostać wegetarianinem i było to moją pasją. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak korzystne jest to dla zdrowia. Teraz wiem, że to najzdrowszy styl życia. Moją główną motywacją były prawa zwierząt. Miały dla mnie ogromne znaczenie. Dodatkowym impulsem była troska o środowisko. Będę całkowicie szczery. To wegetarianie sprawili, że Jezus stał się dla mnie wiarygodny. Mówili: nie musisz być wegetarianinem, by być naśladowcą Jezusa, ale istnieją naprawdę dobre biblijne powody, by nim zostać. Jeśli chcesz, możemy ci pokazać niektóre z nich. Pokazali mi w Piśmie Świętym, że dieta pierwotna była wegetariańska, podobnie jak pożywienie, które Bóg dostarczał ludziom na pustyni. Jako obrońca praw zwierząt byłem tym zafascynowany. Jedzenie mięsa i składanie ofiar ze zwierząt stanowiło dla mnie trudność.
Czytając Księgę Kapłańską i Księgę Wyjścia, odczuwałem silne emocje. Na szczęście miałem przywilej przeczytania kilku książek, takich jak Rozprawy doktorskie i dogłębne opracowania, które opisują, jak naprawdę wyglądał system ofiarny i kwestie z nim związane. Bóg mówi o tym w Piśmie Świętym. Mogę pokazać wam wiele miejsc, w których Bóg mówi: nie chcę waszych ofiar. Nie jestem krwiożerczym bóstwem. System ofiarny uległ zniekształceniu względem pierwotnego zamiaru Boga. Gdy Jezus pojawił się w Nowym Testamencie, wszedł do świątyni, która w zasadzie służyła monetyzacji grzechu, i powiedział: zabierzcie stąd te rzeczy. Uczyniliście z domu mojego ojca jaskinię zbójców. Nie interesują mnie ofiary dla samego ofiarowania. Ofiara ma znaczenie tylko wtedy, gdy towarzyszy jej właściwe zrozumienie. Chcę miłosierdzia, a nie ofiary. Chwała Bogu, żyjemy w innych czasach, w innym systemie. Nie przynosimy zwierząt do kościoła, by składać je w ofierze, ponieważ Baranek Boży, który gładzi grzech świata, oddał swoje życie. Nie trzeba już składać ofiar ze zwierząt. Czy miłośnicy zwierząt mogą powiedzieć amen? Amen. Podoba mi się to, że w Starym Testamencie Bóg powiedział: wydaje mi się, że nie rozumiecie, o co chodzi. Prorocy, tacy jak Micheasz i Ozeasz, psalmiści oraz inni, wielokrotnie przypominali, że ofiara ze zwierząt miała inny cel. Bóg wyraźnie mówi: chcę miłosierdzia, pragnę miłosierdzia. Chcę, abyś przyjął miłosierdzie, które ofiarowuję, a następnie okazywał miłosierdzie innym ludziom. Nie zależy mi na ofiarach. Pragnę miłosierdzia, a nie ofiar. Powód numer dwa. Ludzie często zasłaniają się religią, by ukryć się przed Bogiem. Pierwszym powodem jest to, że religia zazwyczaj przedstawia błędny obraz Boga. Nie tylko religie pogańskie, ale także inne wyznania czy różne odłamy chrześcijaństwa mogą mieć błędne zrozumienie i przez to zniekształcają obraz Boga. Niektóre wyznania poprawnie rozumieją Boga, ale istnieją w ich ramach lokalne kościoły lub społeczności, które wykazują toksyczne zachowania, wywierają negatywny wpływ i, manipulując ludźmi, przedstawiają zafałszowany obraz Boga. Gdy ludzie mi mówią, że denerwuje ich kościół, nie lubią do niego chodzić, to nigdy nie czuję, że muszę go bronić, mówiąc, że tak naprawdę kościół jest wspaniały. Wiele osób doświadczyło w nim naprawdę przykrych sytuacji, które wpłynęły negatywnie na ich stan emocjonalny, psychiczny i duchowy. Życzę wam, żebyście znaleźli lokalny kościół, w którym będziecie się czuli dobrze i do którego będziecie chcieli uczęszczać. Ja pokochałem ten, do którego należę. Jeśli jednak nie uda się wam znaleźć takiego miejsca, to nie odrzucajcie Boga razem ze złą religią. Powód numer dwa. Dzięki religii ludzie często próbują unikać prawdziwych relacji z Bogiem. W 7 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus w kazaniu na górze mówi: nie każdy, kto się do mnie zwraca: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę: nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie, wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Jezus mógł równie dobrze powiedzieć: nigdy nie zrozumieliście, co to znaczy pragnę miłosierdzia, a nie ofiary. Nie pojęliście tego. Wiem, że nazywacie mnie Panem. Wiem, że uznajecie mnie za swojego Boga. Jest wiele osób po imieniu Dawid, prawda? Ktoś mógłby powiedzieć: mój sąsiad ma na imię Dawid. Nie spał do późna w nocy, puszczał głośną muzykę i rzucał puszkami po piwie przez płot. Ten Dawid to prawdziwy łobuz. Mam dla was dobrą wiadomość. To nie ja. Jest wielu ludzi o imieniu Dawid. I na świecie może być sporo naprawdę złych Dawidów. Mam nadzieję, że nie, ale prawdopodobnie istnieje kilku Dawidów, z którymi byście się poróżnili. Różne osoby są nazywane Bogiem. To, że ktoś mówi o Dawidzie, nie oznacza, że mówi o mnie. To, że ktoś mówi o Gabrielu, nie oznacza, że mówi o tobie. To samo dotyczy Johna czy Ruth. Jeśli ktoś mówi, że nie wierzy w Boga, nienawidzi go i nie chce mieć z nim nic wspólnego, to może wcale nie chodzi o Boga, w którego ty wierzysz. Ci ludzie mówią: Panie, Panie, a Jezus im odpowiada: myślę, że szukacie innego Pana, bo ja nie znam was.
a wy nie znacie mnie. Bóg nie jest ideą. Bóg nie jest koncepcją ani filozofią. Jest osobą, a jedynym sposobem poznania osoby jest zbliżenie się do niej. Zasadniczo sprowadza się to do dwóch elementów, czasu i zaufania. Można dodać też trzeci, prawdę. Wszystkie relacje, takie jak moja z ukochaną żoną, z którą świętuję rocznicę, opierają się na trzech filarach: czas, prawda i zaufanie. Spędzacie razem czas, jesteście ze sobą szczerzy i ufacie sobie nawzajem. Aby poznać Boga, możecie o Nim czytać różne książki, ale w pewnym momencie musicie przynajmniej tymczasowo porzucić swój sceptycyzm, spędzić z Nim trochę czasu, zaufać Mu, słuchać Jego głosu i mieć z Nim szczerą relację. Czas, prawda i zaufanie są kluczowe. Ostatnio w czasopiśmie Christianity Today przeczytałem fascynujące świadectwo. Była to historia kobiety, która jest profesorem na uczelni MIT. Chrześcijan uważała za ignorantów, głupców i osoby niewykształcone. Spotkała jednak naprawdę inteligentnych, kochanych i życzliwych ludzi, którzy byli naśladowcami Jezusa. Gdy zaprosili ją do kościoła, odmówiła. Zasugerowali więc, żeby zaczęła czytać Biblię, a kiedy to zrobiła, poczuła obecność Boga. To nie wpisywało się w jej binarny, mechanistyczny światopogląd. Nie chciała uwierzyć, że Bóg do niej przemawia przez Pismo Święte. Nie zetknęła się z abstrakcyjną ideą, koncepcją, filozofią czy teologią. Doświadczyła żywego Boga Wszechświata i Boga Pisma Świętego. Ty możesz zrobić to samo. Bóg jest osobą, a nie ideą. Nie chodzi tylko o to, by coś o Nim wiedzieć. Chodzi o to, by Go poznać. Mam dla ciebie wyzwanie. Jeśli jeszcze nie jesteś osobą wierzącą, to po prostu zacznij czytać Biblię. Zacznij od Ewangelii Jana, Mateusza lub Łukasza. Codziennie czytaj jeden rozdział. Módl się też prostą modlitwą, która brzmi mniej więcej tak. Boże, jeśli jesteś prawdziwy, pokaż mi podczas tej lektury, kim jesteś. I pokaż mi, kim ja jestem. Amen. Po prostu obserwuj, co robi Bóg. Jeśli Bóg może objawić się sceptycznej, wrogo nastawionej wykładowczyni z MIT, to jestem pewien, że objawi się również Tobie. Mnie objawił się mniej więcej 23 lata temu i może objawić się także Tobie. Możesz poznać Boga nie tylko w sensie religijnym, ale także relacyjnym. Psalm 27, werset 4. O jedno prosiłem Pana, o to też zabiegam, by mieszkać w Jego domu po wszystkie moje dni, oglądać piękno Pana i w Jego świątyni czekać na odpowiedź. To jest wspaniały fragment Pisma Świętego, oglądać piękno Boga. Jeśli przeczytacie Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, to zgodzicie się z tym, że Jezus jest absolutnie piękną istotą. Jezus powiedział, jeśli mnie widzieliście, widzieliście Boga. Nawet ludzie, którzy są negatywnie nastawieni do religii i chrześcijaństwa, nie mają nic przeciwko Jezusowi. Jezus jest niepowtarzalny. Rzeczy, które mówił, rzeczy, które robił, sposób, w jaki się zachowywał oraz to, że nie pozwolił się sklasyfikować, żadnej z tych rzeczy nie dałoby się wymyślić. Jeśli nie postrzegasz Boga jako wspaniałego i kochającego, to twoje wyobrażenie nie przedstawia Boga Pisma Świętego. Wróćmy do tego fragmentu. O jedno prosiłem. Chciałbym zagłębić się w te słowa. Czytaliśmy już w 6 rozdziale Księgi Ozeasza, że Bóg ma pragnienia. Psalmista wyraził pragnienie, mówiąc, chciałbym zamieszkać w świątyni Boga i podziwiać Jego piękno. Bóg odpowiedział, dzielisz ze mną to pragnienie. Obaj czegoś pragniemy. Chcę miłosierdzia, a nie ofiar. Tak więc obaj mają pragnienie. Wiecie, jakie ono jest? Jest takie samo. Pragnieniem Boga jest być poznanym, a pragnieniem Dawida jest poznać Boga. Czy możecie powiedzieć amen? Bóg mówi, chcę, żebyście wiedzieli, kim jestem. Gdy różne osoby przychodziły do Jezusa i krytykowały Go za Jego zachowanie i zachowanie Jego uczniów, Jezus odpowiedział tak, musicie przeczytać Pismo Święte, zrozumcie, co oznacza pragnę miłosierdzia, a nie ofiary.
a potem wróćcie do mnie. Nie znacie ani mnie, ani mojego Ojca. Pewnego razu Jezus skierował do nich naprawdę dosadne słowa. Nigdy nie słyszeliście Jego głosu, ani nie widzieliście Jego kształtu. Wiem, że jesteście Żydami, że jesteście ludem przymierza, ale nie znacie mnie, ani mojego Ojca. Dawid powiedział, że jedyną rzeczą, którą chce wiedzieć, jest to, kim naprawdę jest Bóg. Ten sam Dawid napisał w 37 psalmie, w wersecie 4. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twojego serca. Gdy Bóg daje Ci prawdziwe pragnienia Twojego serca, daje Ci siebie. On nie daje tylko religii, nie daje tylko garści pomysłów, On nie daje tylko wiedzy. Gdy Bóg daje Ci pragnienia Twojego serca, daje Ci siebie. Pokażę Wam coś naprawdę ciekawego. W Starym Testamencie, w Księdze Ageusza, w rozdziale 2, w wersecie 7, jest proroctwo, które w przekładzie angielskim właśnie tak opisuje Boga. Wstrząsnę wszystkimi narodami i przyjdą do pragnienia wszystkich narodów i napełnię tę świątynię chwałą. Co za fascynujące i głębokie określenie. Pragnienie wszystkich narodów. Inne tłumaczenie ujmuje to tak. Wstrząsnę wszystkimi narodami i przyjdzie pożądany przez wszystkie narody. Ten, którego pragną wszystkie narody. Każda osoba na tej planecie ma tę samą podstawową historię. Jest mnóstwo wersji, ale historia jest w dużej mierze identyczna. Nie zrealizowałem swojego potencjału, nie stałem się tym, kim wiem, że mogłem być i kim powinienem być. Gdy ponosimy porażkę w zależności od naszych mechanizmów radzenia sobie z nią, doświadczamy różnych poziomów i stopni wstydu, poczucia winy oraz wstrętu do samych siebie. Każdy z nas ma w pewnym sensie tę samą historię, więc gdy spotykamy Jezusa, zdajemy sobie sprawę, że On jest naprawdę wyjątkowy. Jeśli istnieje Bóg i jest taki, jakim Go opisuje, to jest to naprawdę wspaniała wiadomość. Jezus powiedział, że gdy zostanie podniesiony z ziemi, przyciągnie do siebie wszystkich ludzi. On jest pragnieniem wszystkich narodów. Możesz być pędzony przez przerażającego Boga, ale pociągnięty tylko przez upragnionego Boga. Jednej rzeczy pragnę od Pana, a jest nią zamieszkanie w domu Pana i oglądanie Jego piękna. Obraz Boga, który przedstawia Brad Pitt, nie oddaje Boga, który mógłby nas łatwo przyciągnąć. Brad Pitt powiedział, że odwrócił się od tego Boga i od religii. Myślę, że Bóg pochwaliłby jego pragnienie odejścia od karykatury Boga. Prawdziwy Bóg nieba i ziemi nie jest niezadowolony, gdy ateista nie wierzy w Zeusa. Ja też w niego nie wierzę. Pod tym względem jestem prawie ateistą, bo nie wierzę w istnienie żadnego Boga, z wyjątkiem jednego. Niektórzy mają negatywne wyobrażenie o Bogu pod wpływem doświadczeń związanych ze zniekształconą religią. Prawda jest taka, że odrzucenie tego mało atrakcyjnego wizerunku Boga nie zagraża istocie samego Boga. Bóg czerpie radość z tego, że ludzie odrzucają to, kim On nie jest. Ktoś mógłby również powiedzieć, ten Dawid, mój sąsiad, jest nie do zniesienia. Odpowiedziałbym na to. Cóż, to nie ja. A on powiedziałby, wiem, lubię Cię, Dawidzie, ale nie lubię tamtego Dawida. Bądźcie ostrożni, zwłaszcza jeśli jesteście osobami wierzącymi. Jeśli ktoś przychodzi do Was i mówi, nie jestem zainteresowany ani Bogiem, ani religią, upewnijcie się, że opisują tego samego Boga, którego kochacie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Bóg, którego nienawidzą, jest tym samym, którego wy również nie chcielibyście czcić. Bardzo dobrym miejscem do ukrycia się przed Bogiem jest religia. Powód numer 3 jest taki, że sam Jezus przeciwstawiał się religii. To świetny powód, by nie być religijnym. Jezus, mówiąc o przywódcach religijnych swoich czasów, w 14 wersecie 15 rozdziału Ewangelii Mateusza powiedział: zostawcie ich, to ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj skończą w rowie. W 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, który jest jednym z najbardziej uderzających rozdziałów w całym Nowym Testamencie, Jezus 8 razy wypowiada zdanie: biada wam, uczonym w piśmie i faryzeuszom, obłudnicy. Biada wam, biada wam. W stylu starotestamentowej wyroczni Jezus mówi: biada im. Dlaczego? Nie chodziło tylko o to, że ci adwersarze mieli zły obraz Boga. Oni narzucali innym ludziom swój błędny obraz tego, kim i jaki jest Bóg oraz czym jest religia.
Jezus powiedział, biada wam, biada wam. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 28 i 29, to podsumowanie kazania na górze. Gdy Jezus skończył mówić, tłumy były zdumione Jego nauczaniem. Dlaczego? Co było niezwykłe w Jego nauczaniu? Nauczał ich jako ten, który posiada autorytet. To było kluczowe. Nie nauczał ich jak uczeni w piśmie i faryzeusze. W 7 rozdziale Ewangelii Jana przywódcy religijni wysłali kilku ludzi, by aresztowali Jezusa. Zawsze lubiłem tę historię. Strażnicy na to, jeszcze nikt nigdy nie przemawiał tak jak ten człowiek. Byli oszołomieni. Nie byli w stanie go aresztować. Był zbyt niezwykły, zbyt niesamowity, zbyt wyjątkowy. Nie mogli go aresztować. Jedynie adwersarze Jezusa nienawidzili go na tyle, by ostatecznie go zabić. Tak więc trzeci powód, by opierać się religii, jest taki, że podążasz śladami swojego Zbawiciela, ale tylko wtedy, gdy nie przyjmujesz złej religii. Powód numer 4 jest oczywisty. Religia nie może cię zbawić. Tylko prawdziwa relacja z Bogiem może to zrobić. Zauważcie, jak wyraźnie zostało to ujęte w Nowym Testamencie. List do Rzymian, rozdział 10, wersety od 9 do 13. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, powiedzcie ze mną te słowa, będziesz zbawiony, bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem stwierdza, ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Jeśli wyznajesz i wierzysz, to jesteś zbawiony. Tak właśnie mówi ten fragment. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem stwierdza, ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie jest napisane, że ktokolwiek, kto jest członkiem Twojego kościoła, Twojego wyznania lub Twojej religii, będzie zbawiony. Jest napisane, że ktokolwiek wzywa w prawdzie jedynego prawdziwego Boga i w szczerości serca wyznaje Go ustami, będzie zbawiony. Bardzo łatwo przychodzi nam szufladkowanie Boga. Klasyfikujemy Go zgodnie z naszym kościołem, naszą religią, naszym wyznaniem i naszą perspektywą. Boga jednak nie da się zaszufladkować. Nie zrozumcie mnie źle. Jestem przekonany, że istnieją właściwe i niewłaściwe sposoby rozumienia Boga. O tym właśnie jest ten wykład. Uważam, że istnieją wspólnoty, które są znacznie bliższe zrozumienia tego, kim i jaki jest Bóg. Znajdźcie wspólnotę wierzących, w której będziecie kochani i w której będziecie czuć się komfortowo, rozwijając się zgodnie z Bożym zamiarem. Możecie stać się najlepszą wersją siebie. Istnieje nieskończona liczba błędnych odpowiedzi na pytanie, ile to jest 3 do kwadratu, ale jest tylko jedna poprawna. 3 do kwadratu to 9. Jednak istnieją odpowiedzi, które są o wiele bardziej błędne od innych. Odpowiedź 3744 jest o wiele bardziej błędna niż 10, prawda? Być może nie macie doskonałego miejsca, w którym wszystko jest takie, jak powinno być, ale jeśli macie dziesiątkę, czyli coś, co jest bliskie ideałowi, to zaangażujecie w nią całą swoją energię i wysiłek i dzięki łasce Bożej zmienicie ją w dziewiątkę. Zgadzacie się ze mną? Zbawicielem jest Jezus, a nie religia. Powód numer 5. Zgodnie z proroctwami biblijnymi, w dniach ostatecznych religia będzie w dużej mierze odstępcza. Dla niektórych z was to pewnie coś nowego i szokującego. Zauważcie, przed czym Jezus nas ostrzegał, gdy chodzi o pojmowanie religii i nasze postępowanie w dniach ostatecznych. Przestrzegał przed fałszywymi mesjaszami. Te fragmenty znajdują się w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Ostrzegał przed fałszywymi prorokami, cudotwórcami, wilkami w owczej skórze, i prześladowaniami z powodu religii. Powiedział, żebyśmy byli bardzo ostrożni wobec religii. Dalej, Nowy Testament mówi to samo. Rozdział 2 i 4 pierwszego listu Jana ostrzegają przed nadchodzącymi antychrystami. 20 rozdział Dziejów Apostolskich przed nieobliczalnymi przywódcami religijnymi, a drugi rozdział drugiego listu do Tesaloniczan przed wielkim religijnym odstępstwem i człowiekiem bezprawia, podającym się za Boga. Człowiekiem, który de facto jest zdrajcą podobnym do Judasza. Objawienie Jana idzie o krok dalej. Ostrzega przed wymuszonymi praktykami
fanatykami religijnymi, upadłym i prześladującym kościołem, ogromnym sojuszem kościelno-państwowym i pojawieniem się tak zwanego Babilonu czasów ostatecznych. Jezus, apostoł Paweł i apostoł Jan przestrzegają nas przed religią w dniach ostatecznych, bo w tych dniach będzie to religia w dużej mierze odstępcza. Dlatego tak naprawdę liczy się nie przynależność religijna, ale żywa osobista więź z jednym prawdziwym Bogiem, który jest upragniony i wspaniały. On chce, byśmy rozumieli, co oznaczają słowa miłosierdzia chce, a nie ofiary. Myślę, że to pięć dobrych powodów. Religia zazwyczaj przedstawia błędny obraz Boga. Ludzie często zasłaniają się religią, by ukryć się przed Bogiem. Jezus przeciwstawiał się religii. Religia nie może cię zbawić. Biblia mówi, że należy uważać na religię w dniach ostatecznych, ponieważ w dużej mierze będzie odstępcza. Wróćmy do sondażu Pew Research dotyczącego spadku religijności w Ameryce. Jeśli tak się dzieje w Stanach, to dzieje się tak również w innych krajach wysoko rozwiniętych. Chciałbym tylko wspomnieć, że to nie musi być niczym złym. A właściwie to nie jest niczym złym, bo jednym z głównych powodów, dla których ludzie coraz rzadziej chodzą do kościoła i uważają się za mniej religijnych, jest to, że przedstawiano im niewłaściwy obraz Boga. Winne są temu m.in. kościoły chrześcijańskie. Miliony osób podzielają zdanie Brada Pitta. Poznałem wiele takich przypadków, i to nie tylko z jednego wyznania. Nie tylko wśród katolików, prezbiterian, adwentystów Dnia Siódmego czy baptystów. Słyszałem od tych, że ich lokalny kościół był toksyczny i musiały od niego uciec. Istnieją pewne systemy wiary i wyznania, które przedstawiają obraz zasługujący na odrzucenie. Ludzie stają się coraz mniej religijni i często słyszy się, jak mówią: nie jestem religijny, jestem, co mówią? Jestem uduchowiony. Ludzie wypowiadający takie słowa szukają czegoś autentycznego, prawdziwego i wiarygodnego. Ja także. Tak, jestem pastorem, jestem chrześcijaninem i członkiem lokalnego kościoła. Wierzę, że nasz lokalny kościół jest miejscem, do którego ludzie mogą bezpiecznie przychodzić i znaleźć Jezusa. Ale powiem wam coś. W wielu kościołach tak nie jest i w wielu religiach też tak nie jest. Żadne wyznanie nie posiada monopolu na rację we wszystkim, ale nie ma też wyznania, które we wszystkim się myli. Oczywiście są wyznania o wiele bliższe wzorca. Osobiście jestem adwentystą Dnia Siódmego. Jestem przekonany, że w porównaniu do innych wyznań, kluczowe nauki tego kościoła są najbliższe przekazowi zawartemu w Piśmie Świętym. Nie łudzę się jednak, że bycie adwentystą Dnia Siódmego daje mi dostęp do Boga. To Jezus daje mi dostęp do Boga. Z biblijnego punktu widzenia zmniejszone zainteresowanie religią może być dobrą rzeczą, bo zła religia ze złym Bogiem jest gorsza niż brak religii. Niektórzy ludzie będą musieli opuścić Kościół, by znaleźć Boga. Niektórzy będą musieli porzucić religię, by znaleźć coś, co naprawdę zbawia, a jest to relacja z Bogiem. Sprawa wygląda tak, że trzeba się naszukać, by znaleźć to, co będzie dla nas najlepsze. Być może nie będzie to największy kościół z najlepszym zespołem rock'n'rollowym, najwyższymi sufitami i najlepszym nagłośnieniem. Być może będziesz musiał poszukać, może będziesz musiał znaleźć grupę 5 czy 6 osób, albo średniej wielkości bądź większy kościół. Wielkość kościoła jest w zasadzie nieistotna. Wierzę, że można znaleźć kościół składający się co najmniej z kilku osób, które spotykają się razem w szczerości i prawdzie i które kochają Jezusa. To może nie być kościół z największym show, największymi reklamami czy czymkolwiek innym. Zachęcam was, byście znaleźli wspólnotę wierzących, wspólnotę ludzi, którzy opierają się na Biblii, są pasjonatami Boga, są pasjonatami służenia Mu i są pasjonatami siebie nawzajem. Znajdźcie taką społeczność ludzi i uczyńcie ją jeszcze lepszą niż była, zanim do niej dołączyliście.
Możecie znaleźć Boga w społeczności. Możecie znaleźć Boga we wspólnocie. Istotna jest osobista relacja z Nim, ale w żadnym wypadku nie zachęcam was do samotnego służenia Bogu. Wszyscy potrzebujemy społeczności. Musimy być otoczeni ludźmi, którzy zmierzają w tym samym kierunku, co my. Znajdźcie taki kościół, a jeśli znajdziecie kościół, który nie odpowiada całkowicie waszym potrzebom, to nic nie szkodzi. Może jest blisko. Zmieniajcie go na lepsze. Zaangażujcie się i dajcie z siebie wszystko. Twórzcie tę społeczność. Jeśli nie da się z całym kościołem, to stwórzcie w nim małą grupę. Zachęcam was do bycia pasjonatami, nie tylko w kontekście religii, w ogólnym sensie, ale także do bycia pasjonatami pięknego i upragnionego Boga, a wtedy przyciągniecie innych ludzi, których pasją również jest jedyny prawdziwy Bóg. To 5 naprawdę dobrych powodów, by nie być religijnym, ale dążyć do relacji z niesamowitym, wspaniałym Bogiem, który pragnie miłosierdzia, a nie ofiary. Mili widzowie, bardzo cieszę się, że dotrwaliście do tego miejsca, bo to znaczy, że to był dobry program, a właśnie naszą misją jest tworzenie dobrych programów, które zmieniają serce, które pokazują, że to życie ma sens, że Pan Bóg jest dobry. To z Jego powodu i o Nim chcielibyśmy opowiadać i taka moja bardzo serdeczna prośba, jeżeli ten program zrobił jakąś różnicę w Waszym życiu, coś ciekawego, wyjątkowego usłyszeliście, to napiszcie do nas. Oczywiście te wszystkie subskrypcje to też jest ważne i te dzwoneczki, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych programach, to pięknie, ale chcielibyśmy spotkać się z żywym człowiekiem, który doświadcza tego, że Pan Bóg go dotyka i zmienia. Zatem napiszcie i bądźmy w dobrym kontakcie z Nim. Do zobaczenia. Zapraszam na kolejny odcinek.